Hej, ekipa, witam was, Stanium, witam was ponownie we Frostpunk DLC Uchodźcy. Uchodźców, których definitywnie mamy więcej niż się spodziewałem, bo nie jest to grupa 250, nie jest to 300 coś, ale jeszcze jest to grupa lordów, którzy do nas dołączyli i których w sumie przygarnąłem. Mogłem sobie olać ich, oczywiście zostawić ich poza miastem, ale mam miękkie serce może. Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie wiem ilu z was finalnie zdecydowało się na przyjęcie lordów. Ale no cóż, taką decyzję podjąłem, a nie inną. Więc finalnie słuchajcie, taka mała zamiana, że jednak lordowie są dołączyli do nas. A my teraz działamy, słuchajcie, działamy na takiej zasadzie, że najpierw likwidujemy skład zasobów, bo chcę tutaj małą zamianę zrobić, bo ten skład technologii finalnie będzie w tym miejscu. Bo tu jednak tak wymyśliłem, że jednak może coś będę chciał w przyszłości budować, nie ruszam tego. Drugą rzeczą, jaką chcę, to chcę przycisnąć temat szpitala, jak najszybciej go postawią, bo jednak zejść z chorych to jest podstawa według mnie tutaj faktycznie, żeby nikt mi nie chorował, nikt tutaj też nie głodował. Tylko dlaczego mi te finalnie ktoś głoduje nadal? 101 na 102. Jestem ciekaw, kim jest ta osoba głodująca. Zaraz się o tym przekonamy. Natomiast trzecią rzeczą, jaką robię, to są namioty. Ten namiot likwiduję, bo finalnie chcę tutaj postawić, słuchajcie, arenę walki. Dzięki temu niezadowolenie powinno troszkę spaść. Zobaczcie, kim jest ta osoba głodująca. Głodna, przepraszam, głodna. Kim jest osoba głodna? Nie mogę podejrzeć. Coś się zbugowało, czy nie rozumiem czegoś? Mam wrażenie, że czegoś nie rozumiem. Mam teraz dwie. Dobra, i teraz zobaczmy. Ginny Newman. Tartak. Pracownicy. Ginny Newman. Tu jest. Odpraw. Ja sobie kogoś tutaj wezmę z innej grupy. Pracownicy. Arthur Pollett. Odpraw. Kogoś innego. Odpraw. Nie chcę mieć głodnych. Umiarkowane odmrożenie. Super. Pracownicy. Tu są jacyś głodni? Nie. Tylko są chorzy. Więc jak widzicie... Okej, okay, już nie powinno być głodnych, ale skąd się biorą? Idzie budować, wybierz. Namiot, okej. Okay. Więc finalnie nie wiem, czy coś się zbugowało, czy ta misja jest teraz popsuta. Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi się do tego odnieść. Ale nie podoba mi się to. A i przy okazji, chciałem jeszcze skład postawić, zasoby, skład zasobów postawić jeszcze w tym miejscu, bo finalnie tak tu nie będę dogrzewał. Tutaj działamy, 27, 30 chorych, dobra. Samobójstwo poety. Kapitan, jeden z mieszkańców popełnił samobójstwo. W wolnym czasie pisał wiersze o stracie, cierpieniu i końcu nadziei. Nasze centrum propagandowe prowadziło przeciw niemu kampanię, by chronić ludzi przed jego wpływem. Teraz mogą nas obwiniać o odpowiednie doprowadzenie go do samobójstwa. Chyba, że sprawimy, że wyglądało na śmierć z przepicia. Zróbcie to i sprawdźcie jego wiersze. To mamy niezadowolenie. Nie mieszamy. Niezadowolenie tak mam bardzo wysoko, więc ja finalnie chcę z tego skorzystać. O, nadzieja ładnie wyrównała. I spokój. Natomiast tak, słuchajcie, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. O, osada rybacka, więc 100 żywności co jeden dzień. Ciekawa rzecz, bo nie wyskoczył nam komunikat od cmentarzu. I mamy... Nie mamy problemu z cmentarzem. Intrygujące. I teraz tak. Koleś nie zmarł z przepracowania. Nie zmarł z zimna, z choroby, z niczego, tylko ceno propagandowego trochę tam pognębiło. I taka sama podobna sytuacja była z kolesiem przy wieży, kiedy koleś wskoczył nam do generatora. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, przy nowym domie, jak tam ogrywaliśmy, była taka sytuacja, że gość wskoczył do generatora i finalnie faktycznie tam coś nie pykło. Ale finalnie rozumiem, koleś skoczył, spaliło go ciało, a teraz z tym kolesiem od samobójstwa, to gdzie? Gdzie go złożyli? Gdzie go pochowali? Nie rozumiem. Czy go pochowali, czy go nie pochowali? To jest dobre pytanie. Dobra, natomiast budujemy dalej. Wrak statku powietrznego. To wrak skrzydlatej maszyny latającej, nowatorskiej konstrukcji, o której słyszeliśmy tylko pogłoski. Nie mieliśmy pojęcia, że naprawdę zaczęli je budować. Okej, okay, zbadajmy.
Wielki statek powietrzny. To maszyna miała cztery skrzydła ułożone w dwóch poziomach i silniki podobne do tych, które są używane na saniach motorowych, ale mniejsze i potężniejsze. Wydaje się, że służą do przewożenia ważnych ładunków lub pasażerów, ale w środku znaleźliśmy tylko dwa ciała zwisające ze sterów przedniej kabinie. Okej, okay, sporo węgla, sporo zasobów i dwa rdzenie. Lecimy na rozbity pojazd. Super, powracamy w takim razie. Tylko najbardziej mnie martwi to zadanie. Mamy trzech. Buduję. To nie buduj. Tylko zajmij się jedzeniem. Słuchajcie, ja tutaj ściągam trochę inżynierów. Bo widzę, że tu mamy inżynierów jak najbardziej, więc wykorzystamy to. Trzeba troszkę domów. Tutaj dom miałem finalnie też postawić, ale za chwilę jak rozmontujemy tą arenę. Pytanie, czy będę w stanie w ogóle, jak nie to... Może od razu ten namiot postawię tutaj, słuchajcie. Ja tam nie wiem, czy ten namiot się zmieści. Nie będę kombinował. 23 godziny. Dlaczego 23 godziny? Co się z węglem zadziało? A, bo tutaj węgiel niewydajny. Okej, okay, dobra. I teraz tak, pytanie, czy jak postawię tą arenę w tym miejscu, czy teraz mogę namiot postawić? Mogę. To elegancko, dobra. No niech tam już budują ten namiot, niech nie kombinują. A ja już mam to załatwione, super. Okej, wydajność, wydajność, jeszcze raz wydajność. Zobaczę, jak tam tą wydajnością tu jest, w porządku. Tu szpitale, dajmy dychę. No i tu aktywujemy dyszkę. Aha, nie mam dyszki. Tutaj, tak, 6 do szpitala, proszę. Ogarnęliście temat, gratuluję. No i teraz dwóch idzie, poziom prowadzi, idzie na leczenie. To idźcie się leczyć, idźcie odpoczywać, jak najbardziej, abyście tylko przyszli zjeść. Bo tylko dwie osoby mnie finalnie dzielą o zaliczenia zadania. No i ten dom, ale to dom to się szybko zrobi. Okej, okay, kolejna rzecz. Wzgórze Wisielca. Odcięliśmy zamarznięte ciało i ostrożnie opuściliśmy je na ziemię. Przy pniu drzewa należy skrzynia z narzędziami. Klątwa inżyniera. Ula. Znaleziona przez nas skrzynia zawiera narzędzia inżyniera i napisane przez śmiercią list. Znęciliście mnie tu swoimi obietnicami, trzymaliście w niewiedzy. Powiedzieliście mojej żonie, że nie żyje. Zasługujecie na najgłębszą pogardę. Liczę na to, że spodoba wam się mój prezent pożegnalny. Prawdopodobnie adresaci nigdy nie przeczytali listu. Mamy tylko nadzieję, że nie otrzymamy prezentu, który zostawił dla nich. Okej. Ale widzę, że pochowajmy biedaka, ale zatrzymamy dla siebie narzędzia. Zabieramy. I lecimy na złamane drzewo. Zobaczymy, co tam ciekawego odkryjemy. No i co z tym leczeniem, z tym dogrzewaniem, szpital? Co jest tutaj? Tak zimno? W tym szpitalu? No wiecie co, ja to odpalę przegrzewanie. A tu czekają. Pełen magazyn surowej żywności. No i dobrze. A więc teraz będzie pełen magazyn za chwilę innych zasobów też. Co z tą drogą tak nie paliło coś? Węgiel. I tu stal. Tak? I mamy to. Okej, okay, maszyna drążąca wskoczyła. Bardzo fajnie. To teraz robimy, słuchajcie, technologiczny boom dla mechanizacji szpitali, która przyspieszy nam, znaczy zwiększy liczbę, zmniejszy liczbę pracowników służby zdrowia. Mamy to. I teraz słuchajcie, jeden głodny. Pracownicy, odpraw go, niech sobie odpoczywa, niech idzie zjeść, mam nadzieję, że go namierzę. Sara, co? Dlaczego chata myśliwych teraz? Odpraw, nie pracujesz w chacie, proszę zjeść, proszę mi zjeść, nie kombinować. Umiarkowane odmrożenie. Mamy tu chorych, ale to ogarniamy. Super, mamy to. No i to rebustujemy. I tutaj mamy kolejne. Rozbity pojazd. Znaleźliśmy wrak z jakiegoś pojazdu. Możemy pozyskać z niego trochę części. Po rozebraniu wraku znaleźliśmy ukryty schowek z zapasami. Dużo węgla i trochę stali. Zawsze trochę stali. I lecimy teraz na przystań. A tu co z tym jedzeniem? No weź mi zjedz. I kombinuj. Słuchajcie, no zaraz się zdenerwuję. Ona sobie łazi po domach. Nie wiem, szuka sobie zajęcia, czy co, nie wiem.
kuchnię wydłuży czas pracy. Mam nadzieję, że to nie bardzo mnie będą o to ganiać nikt. Tutaj damy jeszcze dożywienie z tego miejsca, a tu nie mogę. Okej. No, halo. Dlaczego ona nie chce jeść? Zaraz pozamykam te hangary. Idzie jeść, no idź jeść. Ja cię błagam. 15 godzina i dwóch głodnych już mamy. Co się dzieje? Pracuję. Kopanie węgla. Proszę, dzisiaj godziny pracy w kopalni krótsze będą. Fizyczne obciążenie dodatkowo. 44, super, co tam się dzieje? Złamane drzewo, ale jeszcze punkt, nie znaleźliśmy nic, ale odkryliśmy kopalnię węgla. Jest moc, ruszamy dalej, zdecydowanie dalej, podoba mi się. No dobra, to naszą ekipę badaczy w takim razie wysyłamy na kopalnię węgla, zobaczymy co z tego wyniknie, mam nadzieję, że samo dobro, więc tutaj lecimy. I tak, tutaj ten generator może na razie już wyłączyć, żeby nie kombinować, bo jednak, wiecie, chwila nieuwagi może być problem. Mamy to, więc tak, teraz tak, słuchajcie, kuchnia, pełna praca, tutaj krócej pracują, więc w sumie wy też możecie krócej pracować. Niech wszyscy przyjdą jeść. Niech wszyscy przyjdą jeść, zasobów mamy na tyle, że możecie sobie na to pozwolić. Jeden głodny, kopalnia węgla. Kopalnia węgla w Zieleńczyna, proszę przyjść zjeść. Nie wiem, czy ta kuchnia nie jest za daleko dla was teraz. Może tak być. Może powinienem postawić drugą kuchnię? Może. Może. Wydajność tutaj. O, tutaj zapomniałem zboostować. Dobra. Tutaj mogę. O, tu też mogę boostować. Elegancko. No to słuchajcie, lecimy z tym koksem. Wtedy dorzucamy. Tu jeszcze nie mogę. Proszę, działamy, działamy. I ładnie wskoczyło kolejne. I teraz maszyna różnicowa. I to jest coś, co bardzo, na co bardzo długo czekam, by ogarnąć. Trzech głodnych, poważnie. Poważnie. Idzie jeść. No to i chodźcie jeść, bardzo fajnie. Tu jest zimno, bo się wyłączył generator. No to trzeba 24 ustawić. Kombinujecie. I super, mamy to. I mamy! Podstawowe potrzeby rolów zostały zaspokojone. Udało nam się ogarnąć wszystkie żywność i schronienie. Wzrasta nadzieja. Tak ma być. Podoba mi się. Trzech chorych? To jest do zrobienia. Zwłaszcza, że mamy teraz, słuchajcie, motywację. Czy motywację? Mamy więcej ludzi. Proszę, piątka. Tutaj piątka. Zobaczmy, jak tam w ogóle się przetwarza pacjentów. Mniej niż godzina. To jak dobrze pójdzie. Ale idą chorzy, tak? Kolejni. Trzeba będzie tutaj się przypilnować. Ci idą. Jeszcze tutaj. Dobra, ale właśnie, ci idą tutaj, ale to oni nie mają, a nie, bo to jest ta ekipa, ojej, ja bym się pomyliło, bo to jest ta ekipa tutaj. Dobra, ale mam nadzieję, że coś fajnego odkryją mimo wszystko, bo to jednak kopalnia, słuchajcie, daje pewną wizję. Jeżeli ta kopalnia jest na chodzie, to ja od razu buduję miejsce, gdzie bym tym się z chęcią zajął. A tymczasem leczymy, potężnie leczymy, 4 godziny, dajemy radę. Przynajmniej jeden dzień by fajnie nam pomógł. Zbliżają się chorzy lordowie. Kapitanie, niedługo dotrze tu kolejna grupa lordów. Wiem, że są w kiepskim stanie. Nasi ludzie martwią się. Zdołaliśmy pomóc głodującym, ale to całkiem inna sprawa. Ci lordowie mogą nas czymś zarazić. No to fajnie byłoby zdrowie nad szpital postawić. Ale słuchajcie, jeszcze nie postawiłem maszyn drożącej. Dlaczego? Nie wiem, już nadrabiam. Proszę, nocka jest, żeby to z tym się zająć. Proszę, ogarniamy. A my finalnie potrzebujemy rdzenia. Co my tu mamy? Kopalnia węgla. Obszar kopalnia węgla na śniegu wokół nie ma się do stóp, a w pobliżu pracuje upiorna cisza. Więcej węgla niż potrzeba, znamy historię. Ale możemy. No i pięknie. To lecimy teraz na maszt radiowy. Maszt radiowy i lecimy tu. Więc słuchajcie, już rozpoczynamy także budowę. Baza terenowa. Proszę. Ciśniemy temat. Bardzo mi się podoba. I mamy kolejne rzeczy. A coś tam się wydarzyło, poczekajcie. Sabotaż. Kapitanie, niszczony tubę motywacyjną. Ktoś wyrwał z niej części i napisał na podstawie precz z jazgotem. Wygląda to, że nie wszyscy mieszkańcy chcą pracować w wydajni.
Złapmy sprawcę naprawmy. 8 godzin, które jest no, w nocy. No to akurat. Ale no kurczę, jazgot. Ja wam dam jazgot, kurczę. Z kubańcem. Dobra, słuchajcie, mamy mnóstwo żywności. Tak mi się wydaje, że zbustuję chyba też te miejsca. A wiem, że to jest może mniej efektywne. Ale finalnie i tak nam to pomoże. O, tak, tak, tak. Tu, tu jest, jest. I tu jeszcze. Oj, pięknie. No tylko musimy mieć rdzenie, żeby to budować. Więc fajnie by było, gdyby jakieś rdzenie jeszcze pozyskać. Za 2 godziny będą kolejni. Ciekawe, ile tu chorych będzie. Boję się o to trochę, przyznaję. Troszkę się tego obawiam, ale chyba damy radę. Zobaczymy. Tutaj wydajność. Tutaj jeszcze trzeba będzie zwiększyć wydajność. Ciśniemy. Przybyli chorzy lordowie. Kapitanie, właśnie dotarli do nas duża grupa lordów. Większość z nich jest poważnie chora. Nie będą w stanie pracować przez wiele dni i doprowadzą do przepełnienia placówek medycznych. Co robimy? 203 mieszkańców trzeba leczyć. 4 nowe placówki. Dobra, 4 nowe placówki jestem łatwy chyba ogarnąć. Poprawię infrastrukturę medyczną. Ciśniemy to. I tutaj was boostujemy, żeby był spokój. Chorzy, ale dumni. Chorzy lordowie są teraz wśród nas, ale nasi ludzie unikają ich jak ognia. Niektórzy lordowie czują się tym urażeni. Patrzą na nas od razu i pogardą. Skarżą się jeden z nich, mimo że zachowaliśmy, zasługujemy na szacunek. Szacunek. Ciekawe, czy taki sam szacunek wy okazywaliście. Dobra, ale to trzeba teraz tak. Namioty kolejne. To ja sobie tu jeszcze namiot postawię. Tu szkoda, że nie mogę. Kurczę, że nie mogę w tym miejscu namiotu postawić. To jest taki... Według mnie to nie jest fajne, no ale dobra. To stawimy tu kolejne namioty. Czy... To powinno zdać egzamin i niestety całe drewno poszło. No i właśnie to jest to. Zagapiłem się z tym. Ale już to budują. Do diabła z tymi, odeślijmy ich. Zagrażają nam wszystkim. 135 chorych. Poradzić sobie z tym? Jakoś musimy. Musimy po prostu wytrzymać. Na pewno nastąpią lepsze czasy. Tak jest. Do drewna. Mogło być lepiej, ale przynajmniej sprawy idą ku dobremu. Tak, idą ku dobremu, bo idzie ocieplenie, słuchajcie. Idzie ocieplenie. Jak się rzucili? Orzy. Chociaż czuję, że chyba taka bójka jest. Jakaś ustawka się zrobiła. Oj, czuję, że chyba tak. Wydajność, wydajność, wydajność i wydajność. Mamy to. Ocieplenie. Dobrze. Zadziała to. Proszę tutaj. Podkręcamy obroty. Mamy to. No ale mówię, trzeba mierdzeni. To budujemy tutaj. Wiecie co, jakbym tutaj postawił magazyny. Zasoby. A, nie mam drewna. To jest właśnie to. No. Dobra, właśnie. Ciśniemy. Jeszcze troszkę trzeba przycisnąć temat. Oczekują. I mamy przystań. Słuchajcie, przystań. Miejsce bardzo mnie interesuje, bo tutaj w sumie daleko strasznie od domu. Śnieg przykrył wszystkie ślady tłumów, które tędy przeszły. Z brzegu nie jesteśmy w stanie dostrzec tajemniczego statku, o którym poinformowali nas ludzie. Musimy wejść wyżej. Okej. Niepokojąca tajemnica. Dostrzegliśmy okręt ze szczytu klifów znoszącego się ponad przystanią. Rozmiar robi wrażenie, ale nie jest to dreadnought ani frachtowy, lecz najprawdopodobniej transatlantyk. Transatlantyk, zamrażnięte wraki. Zbierzmy zasoby 174 drewna. Okej, czyli widzicie, jeszcze warto tutaj było podejść, bo tutaj jeszcze drewno zdobyliśmy. Zabieramy w takim razie zasoby. I lecimy na zamrażnięte wraki i transatlantyk. No oczywiście zamrażnięte wraki mamy bliżej, więc zróbmy najpierw to, a później transatlantyk będzie takim finiszem dla nas. Póki co, jak ta, kurczę, miejscówka? Dobra, tu trzeba, widzę, jeszcze podciągnąć drogę. Pociągniemy drogę. Kurczę, trochę dziko, ale pytanie, czy jestem w stanie to... Albo wiecie co, inaczej jeszcze zrobimy. A tylko skład zasobów, nie mam drewna. Kurczę,
to jakoś ugryźć, ale widzę, że się nie da rady. Dobra, to tak zrób, podupniemy. Może później jakoś to będę przestawiał, ale na razie zróbmy tak. 148 chorych. No, za ile ci dotrą? To jeszcze kawałeczek, kurczę. Ale widzę, że sporo nas czeka pracy jeszcze przy tym wszystkim, mimo wszystko. Co z tymi chorymi? Tutaj nic więcej nie mogę, chyba że lecznicę w finale pobuduję. Właśnie, a może jakbym tutaj tę lecznicę odpalił? To jest ciekawostka. Przy okazji parowego bym to jakoś, nie parowy, tylko w ogóle kopalnię postawić. Ale na razie domy. Właśnie, wszystko po kolei. W głodnych, tutaj mamy busta, dajemy teraz dłuższego do pracy. Drewna mamy jako tako, tutaj jest w porządku, wydajnościówka jest w porządku. Ciśniemy, słuchajcie, jak tam z węglem stoimy? No, na z węglem mamy zapasy na... Właśnie 2 godziny? To gdzie to poszło? What? To gdzie to poszło? Dlaczego tak zeszło? Dobre pytanie. Kuchnie. Na razie włączamy. No to spodziewałem się, że wydajność węgla będzie większa. A może dlatego, że ja tu powyłączałem? A nie, tu pracuję normalnie. Tutaj nie wyrabia to. Kurczę, nie wyrabiamy z wydobyciem. To jest ból. Ale mamy to. Maszt radiowy. Maszt jest ustabilizowany odciągami zamocowanymi na 3 poziomach. Pod nim znajduje się chata. I mamy rdzenie parowe, jednak... Spis zbrodni. Przeszukaliśmy budkę pod masztem, sprzęt radiowy zniknął, ale znaleźliśmy dziennik, który tylko potwierdzi to, co już wiedzieliśmy. Mimo wszystkiego czytamy go z bólem. Londyn wiedział zawczasu o zbliżającej się zimie. Nie oszczerzono nas, poinformowano tylko bogatych. Nas zostawiono na śmierć, samotny głaz i obóz czerwonej flagi. Ale wracamy z tymi zapasami, bo 3 rdzenie to już jednak jest zdecydowanie coś, co potrzebuje na CITO. A tutaj postawimy, a tu jeszcze drogi brakuje. Ładnie, ładnie to wszystko pracuje. Ale ładne miasto, kurczę, jak mi się to miasto teraz podoba. Ale patrzcie, że ciśniemy. Teraz widzę niezadowolenie, mega spada. Podoba mi się. Jeszcze inna grupa do nas przybędzie. Jak jedni byli głodni, drudzy byli chorzy, to ta trzecia grupa to co będą? Inwalidzi? Oj, boję się. Boję się, zaczynam się coraz bardziej bać, że to będą inwalidzi, którzy w ogóle nam nic nie pomogą. Niebezpieczne plotki. Kapitanie, jacyś ludzie rozsiewają kłamliwe plotki na temat chorych lordów, twierdzą, że ich choroba jest zaraźliwa. Jeśli nie będziemy trzymać się od nich z dala, wkrótce wszyscy zachorujemy. Ucieszmy plotkarzy. Zdecydowanie. 4 osoby zostały ranne. Plotkarze. No, plotki, widzicie? To jest to. To jest ból, który bym na pewno chciał. Ja tu nic nie kliknąłem, jak to? Już, przyczynienie lojalności, lecimy z tym. O kurcze. O kurcze, ja tyle czasu tu przegapiłem. No wiecie co? Do losie. Ja wiem, że teraz straciłem na tym. Bo niezwolnie wskoczyło. Ale poprawimy, słuchajcie, sobie jakość żywności. Mi się wydaje, że teraz mogę 40 na godzinę. 50-40 spokojnie. A i mamy maszynę różnicową. I zacnie. I lecimy. Jak z tym węglem stoimy w finalnie? Wow, dobra, nie było tematu. Więc teraz automatyczne procypowanie 150 drewna. Za chwilę będzie. Już mamy. Spalamy to. A tu wysyłamy. Aj, 40 drewna, tutaj grupę muszę wysłać. No dobra, 43 domy. Tak pracują, ale fajnie byłoby, gdyby jednak dłużej pracowały. No ale obawiam się, że to jednak niezwolnie pogorszy. Dajmy im jeść, żeby wydajnie pracowali. Tak jest. Stal jeszcze mamy. Ja mogę im trochę dać, żeby faktycznie im podniosło morale. O ile tak można zrobić. Szpitale pracuje na pewnych obrotach, bardzo fajnie. O, ten zbustuje. Super, 130, leczymy. Systematycznie ich ściągamy, chorych. Co tam mamy? Kolejni znajomi na horyzoncie. Kapitanie, w naszym kierunku zmierzyłem kolejna grupa lordów.
70 dzieci, 30 inżynierów. A to ciekawa grupa. To już ciekawa grupa się zrobiła, słuchajcie. A właśnie, miałem tutaj otwierać, ale właśnie znowu teraz, a drewno. Po węgiel pędzimy. I lecimy tu. Kopalnia węgla, proszę. Wysyłam kolejne grupy. Już mamy 60, 10, 84. I tak jest wydajnie. Wydaje mi się. Tu zaraz odkryjemy, co to w końcu, które to miejsce nasze było. 111 chorych, już 111, no jest dobrze. Oczywiście przeciążenie nam tutaj świeci cały czas, ale dbamy o to, żeby jednak jak najlepiej. Wyłączam przeciążenie. Dotarli. Super, mamy to. I teraz tak, skład zapasów. Samotny głaz, 20 godzin. Skład zapasów, na razie. Właśnie 2 godziny. Wydaje mi się, że tam będzie warto to iść, odkryć. A ja się biorę za budowę. I mamy, słuchajcie, 3 rdzenie. 2 szpitale to jest standard. Proszę, że mam zaprogramowane, że mam budować więcej szpitali. Teraz tak, tu postawię drugi. Ten drugi chyba nie przesunę bardziej, poczekajcie. 2 szpitale tu. Tak, to jest max, jaki wyciągnę. I tutaj lecimy z generatorem także. Węzeł grzewczy. I to ładnie tutaj nam obejmie. Niech budują. Mamy 10 inżynierów. Zamarznięty wrak. Mamy to. Statki, które ukradliśmy lordom, teraz są zniszczone przez ludzi, ogłoszone ze wszystkiego, co byliśmy w stanie odzyskać. Pożegnanie ze statkami. Te statki wiele razy uratowały nam życie. To na nich wypłynęliśmy z Londynu, zanim nadeszła burza. To one chroniły nas przed ludźmi lorda Cravena. I wreszcie dzięki nim dotarliśmy tutaj. A teraz jedyne, co możemy z nimi zrobić, to rozebrać je na części. I 85 stali. I transatlantyk. Jeden dzień. Sądzę, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Super. Dużo żywności, bardzo dużo wskoczyło. A ja jeszcze tutaj z tej strony chcę mimo wszystko pomyśleć, jak tu zabudować. Może jakąś tu zabudowę zrobić. W taki sposób. Nie wiem, czy tu nie wejdę za bardzo. Ale próbujemy. Czyścimy. No jeszcze za mało czasu. Ale w sumie do posterunków mogę... A nie, to jest max wydajność. Okej, okay. Nie było tematu. No węgiel, słuchajcie, właśnie, kolejny węgiel widzę. Się kumuluje. To może tą surową zamienię jednak. Tu jest stal. Już nie produkujemy stali, więc niech węgiel kumulują. Z węglem wydaje mi się będzie większy problem. To budujemy. Węzły robimy, tylko właśnie węzły spowodują to, że więcej będziemy spalać. Generator tyle. 3 siódemki, spoko. Węzeł 1080, no trzeba węzły oszczędzić. Wiecie co? W takim razie technologicznie, jak to zbudujemy, to idziemy w zmniejszenie wydajności. Znaczy oszczędzenie tam energii. Ale już jesteśmy poniżej setki, słuchajcie, z chorymi. To dobry kierunek. Bardzo dobry kierunek mamy. I już mamy kolejnych 5. Aktywujemy. I tu za chwilę będzie kolejnych 5. I mamy kopalnię węgla. 800 węgla co dobę. Super. To nam nas powinien ustawić. Idzie na leczenie. Już aktywuje to. Samo tu aktywuje, żeby to faktycznie pracowało już. No i zacnie. Domy, mieszkańcy. No nie mam drewna. To jest to, że troszkę za... Tu trzeba zmienić troszkę działanie. Ale już mamy, słuchajcie. 37, 67. Więc przyciśniemy temat tutaj ogrzewania. I już powinno być nawet całkiem spoko. 71. Oczywiście teraz będę troszkę chorować, bo troszkę jest chłodniej, ale i tak dajemy radę. Wydaje mi się, że jednak dobrze to działa. Jakby źle nie było, to i tak jestem w stanie tutaj nawet to ogarnąć lepiej. Już mamy jedną placówkę? Czemu jedną? A bo ta jeszcze nie pracuje. Dlaczego jeszcze nie pracuje? Halo, pracowników tutaj już ściągamy.
Co się dzieje? Siedź przy ścieżce, oszkwienie pracowników. Wot, gdzie pracownicy się podzieli? Ja tu już użyłem tego. A tu dnieje. Akt wandalizmu. Lojalni obywatele odniósł, że widział grupę młodych osób dewastujących centrum propagandowe. Napisali na ścianach wielkimi literami: ludzie, obudźcie się! Co powinniśmy zrobić? Nadzieja spadnie? Spadnie znacznie niezadowolenie? Ja musimy zrobić porządek, bo jakie akty wandalizmu? No bez przesady. Dlaczego to nadal nie pracuje? Ale tak, z drugiej strony jeszcze bym chciał węzeł tu walnąć. W taki sposób. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze dwie placówki może aktywne. Może nam zaliczy. Nie wiem, czy muszę zbudować, czy muszę aktywować. Zobaczymy. Natomiast słuchajcie, dzisiaj już się tego nie dowiemy. Pracownicy w trakcie leczenia. Poważnie? No nie. A Boże. Tak było od razu, że w trakcie leczenia jesteście. Funkcjonuje, no i już mamy. I już mamy 83, no już lepiej jest. Dobra. Słuchajcie, jest lepiej. Według mnie jest zdecydowanie lepiej. Kolejne szpitale robią świetną robotę. Samo tutaj będę boostował, ale na razie może nie. Najgorzej jest z tym węglem, wydaje mi się teraz. Bo węgla nagle widzicie, że mamy ogromne spalanie. Więc trzeba będzie nad tym tematem popracować. Ale to popracujemy zdecydowanie w kolejnym epizodzie. A jeżeli ten epizod przypadł wam do gustu, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!